Cześć wszystkim, nazywam się Marcin Tatuś, mój pseudonim to Matlu. Bardzo się stresuję tym występem, bo miałem trochę przerwy, jeżeli chodzi o sam beatbox. Natomiast tak, zajmuję się tym około 10 lat. I żeby pokazać Państwu, na czym polega mniej więcej beatbox, najpierw zacznę od krótkiego występu. To tak jak mówiłem, około 10 lat zajmuję się beatboxem. W 2008-2009 roku zobaczyłem filmik krótki w internecie, więc internet jest naprawdę czymś ważnym, bo od tego zaczęła się cała moja historia. Zobaczyłem francuskiego beatboxera, który robił dziwne rzeczy za pomocą ust, więc dla mnie wydało się to naprawdę wyjątkowe. I jedną z ważniejszych rzeczy jest jakby wykonywanie dwóch dźwięków w jednym momencie, więc żeby pokazać Państwu na przykład melodia. Okej. I jakiś beat do tego, więc. I od tego zaczęła się moja historia. Tak naprawdę przez kilka lat tam gdzieś słyszałem o beatboxie, szukałem różnych występów w internecie i sam próbowałem to naśladować. Następnie przełomem w moim życiu był rok 2011, w którym wziąłem udział w warsztatach, gdzie uczyli mnie trzej naprawdę utalentowani beatboxerzy. Jest to Fatikey, czyli beatboxer z Belgii. Świetny człowiek, który pozwolił mi nauczyć się, jak najlepiej panować nad dźwiękami. Drugą osobą jest Blady Chris, część z Państwa na pewno kojarzy. Jest to jeden z pierwszych beatboxerów w Polsce, pierwszy mistrz Polski oraz osoba, która była finalistą Mam Talent. I trzecią osobą jest Darni. Darni pewnie też z internetu ktoś z Państwa zna. Pokazywał, jak język polski może pozwolić na nauczenie się, czym jest beatbox i jak go robić. Więc obejrzałem większość z tych filmików i naprawdę faktycznie język polski jest ciekawym językiem, żeby nauczyć się beatboxu. Na przykład zdanie "po co ci kapusta", które ludzie naprawdę często kojarzą, już słyszę szumy. Jeżeli użyjemy samych samogłosek, w sensie usuniemy samogłoski i same spółgłoski będą, to będzie coś takiego.
I z tych dźwięków faktycznie to są podstawowe dźwięki w beatboxie i użyjmy literki P, czyli literki C, czyli t, 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 i literki K, czyli k, k, k. I jeżeli trochę poćwiczymy nad tym, to mamy faktycznie stopę, hi-hat i werbel. Werbel oczywiście jest zwykle bardziej zaawansowany, czyli jakby połączenie P i F. Wszystko to jest tak naprawdę językiem polskim i jak spróbujemy poćwiczyć te dźwięki, to wychodzi coś takiego. A to są tak naprawdę trzy dźwięki i Państwo poznali podstawy beatboxu. Okej. Więc od tego zaczęła się moja historia. Warsztaty dały mi naprawdę sporo, minęło 8 lat. I w tym czasie brałem udział w różnych wydarzeniach, uczestniczyłem w bitwach beatboxowych, w tym też w Mistrzostwach Polski w beatboxie. Też byłem w najlepszej ósemce w Polsce, ale skończyłem przygodę z bitwami w 2016 roku i też odciąłem się trochę od internetu. I tutaj dlaczego tak też zrobiłem? Przez pół roku praktycznie codziennie wrzuciłem filmik w internet, do internetu, przepraszam. I na początku był naprawdę wielki odzew, a później coraz mniej osób zaczęło się tym interesować, bo to robiło się coraz bardziej nudne, powtarzało się. Więc odciąłem się od tego i zacząłem ćwiczyć cały czas coś, co jest wyłącznie moje, nie oglądać aż tak dużo filmików i robić swoje rzeczy. I z czasem też poszedłem na studia z informatyki, to też z tym związana jest moja praca. Zajmuję się też programowaniem. Jeżeli chodzi o programowanie, to stwierdziłem, a połączmy beatbox z programowaniem, stwórzmy jakąś aplikację internetową. I teraz pokażę Państwu. Zacznijmy od Launchpadu. Tych dwóch aplikacji, które Państwu pokażę, nie ma w internecie. Jest to stosunkowo nowa rzecz. I tak, mam tutaj nagrane swoje dźwięki, nagrałem ją starą komórką, próbowałem jakoś obrobić, wyszło jak wyszło, ale mamy stopę, czyli coś, co prędzej Państwu pokazywałem, hi-hat, czyli cy, i werbel, werbel to brzmi tak, no jest jeszcze kech, który pokazywałem, k. I w ten sposób próbowałem kolejne dźwięki poznawać. Od podstaw wszystko się zaczyna, ale później zaczynają się takie dźwięki jak laser, scratche, gitarka, o, tu akurat trąbka, i też różne jakieś efekty dźwiękowe. Można też naśladować ogólnie otoczenie, więc tutaj na przykład i nagrałem to i wyszło coś takiego. Więc jeżeli to damy, połączymy swoje pasje, możemy wyjść naprawdę coś ciekawego i później można się bawić tym na różne sposoby, na przykład tak. Więc to są dźwięki i jednym z najtrudniejszych dźwięków, jakie się uczyłem, to jest click roll. Click roll to jest takie zawinięcie języka i spróbowanie zrobić. I
I jak bardziej się tym bawiłem, to wychodziły kolejne dźwięki, więc na przykład to jest dźwięk na wdechu, więc można zrobić... Nie ma tutaj żadnych efektów dźwiękowych, to jest tylko z mojego gardła. Do tego niższe basy. Oh yeah. I... To już mniej wychodzi. W każdym razie można bawić się z tym na różne sposoby, ale beatbox to nie same dźwięki, ale też struktura, w jakiej wykonujemy je. I tutaj wychodzi naprzeciw druga aplikacja. Taką ciekawostką jest fakt, że przy próbie stworzenia aplikacji, która pokaże sekwencje, w jakich można wykonywać dźwięki, jest bardzo trudne, ponieważ przy 10 dźwiękach różnych jest praktycznie 3,5 miliona różnych permutacji. I no, wydaje się to później nudne, ale tutaj stwierdziłem, że też wykorzystam swoje dźwięki, nagram je już na trochę lepszym sprzęcie i tym sposobem mogę każdą z tych sekwencji sobie odtwarzać. I wybierać sobie inne dźwięki, jeżeli nas to interesuje. Ograniczyłem to do 10 dźwięków, bo nie 10 dźwięków, tylko 100 permutacji. Dlaczego? Ponieważ no, tyle nam wystarczy do tego, żeby się zainspirować czymś i stworzyć coś całkowicie nowego. Więc tak, połączyłem swoje dwie pasje i staram się to dalej rozwijać się w tych tematach. I natrafiłem na takie nagranie, gdzie była wykorzystywana sztuczna inteligencja do tego, żeby mogła beatboxować. Jest to Rip Swan, beatboxer z Anglii, który sam wykonuje beatbox na bardzo wysokim poziomie i próbował kooperować z sztuczną inteligencją. I zacząłem się zastanawiać, czy taka sztuczna inteligencja już robi beatbox, czy tworzy własną muzykę po prostu tworząc muzykę, bo jak wiadomo, na samym początku powiedziałem, beatbox to sztuka tworzenia dźwięków za pomocą narządów mowy. Więc czy sztuczna inteligencja ma narządy mowy? Z tym pytaniem Państwa zostawiam. Tyle ode mnie. Dziękuję.